I wtedy obudziła się we mnie taka chęć walki o tą naszą wolność. Przedstawia jakby wartości wolności, prywatności, własności. Środki w banku tak naprawdę są własnością banku. Jeżeli pani pyta, czy karta, czy gotówka, no to mówię, że gotówka, bo gotówka to wolność. Dzień dobry, cześć. Z tej strony Robert Jakubczak, a ty oglądasz kolejny odcinek na kanale wydawnictwa biznesowego Ekspertia. Dzisiaj jest ze mną autor dwóch książek dla dzieci, Pracowitka i Mrówki Gotówki, Grzegorz Tutas-Czupryński. Cześć Grzegorz. Cześć Robert, pozdrawiam wszystkich. Dobra Grzegorz, zacznijmy sobie od 5 pytań rozgrzewkowych, które są charakterystyczne dla tej serii wywiadów. Możemy zaczynać, formułę już znasz, jesteś tu można powiedzieć już stałym bywalcem. Więc będzie 5 pytań, krótkie odpowiedzi bez zbędnego namysłu. Gotowy? Gotowy. Dobra. Pytanie numer 1. Azja czy Ameryka Południowa? Ameryka Południowa. Dobra. Kawa czy herbata? Herbata. Dobra. Marzenia czy cele? Marzenia. Dobra. Stół z powyłamywanymi nogami czy stół bez nóg? Stół z powyłamywanymi nogami. Dobra, ekstra. I ostatnie pytanie. Wolałbyś umieć tańczyć jak Michael Jackson czy śpiewać jak Freddie Mercury? Chyba tańczyć jak Michael Jackson. Okej, okay, czyli jednak taniec. No i super. No i wiesz, te najcięższe pytania już są za nami. Teraz pozwolę sobie przeczytać bio z książki Mrówka Gotówka. Będzie pewnie ono troszeczkę uaktualnione, ale jeszcze cię też dopytam, co się na przestrzeni ostatnich miesięcy zmieniło. Więc tak, co tutaj o tobie możemy przeczytać? Jako wychowanek górniczego miasta Jastrzębie-Zdrój pierwszy kapitał uzyskał pracując w kopalni KWK Pniówek. Jednocześnie prowadził firmę sprzedającą odzież używaną. Pierwsze oszczędności zainwestował w nieruchomości pod wynajem. Następnie ruszył na podwój polskiej giełdy papierów wartościowych, gdzie inwestował w spółki gamingowe. Wraz ze zdobytym doświadczeniem poszerzył inwestycje m.in. na rynki zagraniczne. Mrówka Gotówka to dzieło i efekt jego libertariańskiej części duszy. Co byś to powiedział, co byś tutaj zaktualizował? Obecnie pracuję dalej na kopalni. Teraz skupiam się głównie na inwestycjach, spekulacji, na pisaniu kolejnych książek oraz ruszam z blogiem inwestycyjnym pod nazwą Z górnictwa do rentierstwa. Piękna sprawa, na pewno podlinkujemy to na dole. A rozwiń to, bo dla wielu osób to może być bardzo intrygujące, że ktoś, kto pracuje na kopalni, zajmuje się inwestycjami, pisze książki dla dzieci. To jest trochę takie szokujące, bo kiedy wiesz, jakby przynajmniej ja mam taki pogląd górnika, który jednak, wiesz, pracuje bardzo ciężko, wraca później do domu po pracy i wiesz, cały czarny, przynajmniej jeszcze mam taki pogląd, chociaż wiem, że to już tak nie wygląda. Natomiast rozwiń, czym się tam... W większości przypadków tak wygląda. Czyli jednak dalej tak jest, okej. Czyli mój pogląd jest super. Myślę, że jest to odskocznia. Teraz stało się to pasją. Taką przyjemnością tak naprawdę. Jakąś samorealizacją. Czymś, co lubię robić w wolnym czasie. No właśnie, bo jak sobie czasem myślę o tym, wiesz, ja mam pracę bardzo umysłową, to znaczy, wiesz, ja pracuję przed komputerem, ciągle muszę czymś zarządzać i tak dalej, koordynować coś, co jest bardzo męczące. I czasem mam takie pragnienie, żeby sobie, wiesz, wyjść pokosić trawę, porobić coś takiego stricte fizycznego, bo to właśnie bardzo odpręża, nie? Ludziom się wydaje, że to jest takie ten, ale ja na przykład bardzo sobie wspominam 3 miesiące, które pracowałem na takim magazynie spożywczym, gdzie to była stricte fizyczna praca i naprawdę dobrze mi się pracowało tam, nie? Nie narzekałem, lubiłem to, co robiłem, więc wbrew pozorom czasem ta praca fizyczna jest całkiem ciekawa. Ale dobra, wracamy do książki. Człowiek szuka balansu chyba, nie? Chyba o to chodzi, że człowiek potrzebuje tego środka gdzieś. Tak, no, żeby po prostu, wiesz, nie zgłupieć z tym ekranem, który się przed sobą ma, nie? Że to po prostu jest taka forma odprężenia. Ale książka Mrówka Gotówka jest to jedna z naszych najnowszych książek, chyba z miesiąc temu, troszeczkę ponad, dojechała na nasze magazyny. Ja z niej jestem bardzo dumny i już kuluarowo jakby wiele razy podkreślałem, że jest to jedna z moich ulubionych książek, więc powiedz mi, o czym opowiada Mrówka Gotówka? Mrówka Gotówka to historia mrówki walczącej o wolność w Krowisku, którą chciano odebrać w podstępny sposób. Książka przedstawia troszeczkę, jak powstał pieniądz, z czego wynika wartość prawdziwego pieniądza, do czego może doprowadzić do druku pustego pieniądza,
w pewnym stopniu ukazuje też funkcjonowanie naszego systemu finansowego, no i głównie to chyba te rzeczy. No ja właśnie myślę, że bardzo dobrze pokazuje ten system finansowy, który się na tej przestrzeni, można powiedzieć, nie wiem, 50-70 lat tworzył. Tak. Jakby właśnie to są te pokazane czasy, powiedzmy, wcześniejsze, bo wiadomo, że teraz wchodzimy może w jakąś cyfrowy taki czas, ale jakby do tego momentu jest to przedstawione w tej książce, nie? Tak, no jest sporo o karcie płatniczej, która jest bardzo wygodna, bo nie trzeba nagle nosić tych dużych grudek złota, więc zdecydowanie lepiej się to tym płaci, ale są pewne z tym związane zagrożenia, o których ta książka też oczywiście opowiada. Dobra, powiedz mi, czy to jest kontynuacja Pracowitka, czy to jest zupełnie odrębna książka? Tak, jest to kontynuacja. I myślę, że ogólnie można też ją przeczytać osobno, w zasadzie można zacząć od Mrówki i Gotówki. Tyle, że jeżeli ktoś nie przeczytał wcześniej Pracowitka, to tam kilka jakby takich spraw może być mniej jasnych. Więc gdy ktoś przeczyta Pracowitka, to one wtedy będą klarowne. Czyli można powiedzieć, że jak w dobrym hollywoodzkim filmie, tak? Jeżeli obejrzy się inne filmy i później się idzie na taki dobry film, to się te wszystkie puzzle ze sobą układają. Łączy. Ja ostatnio byłem w kinie na takim filmie Biedne istoty się nazywa ten film i ja kompletnie nie zrozumiałem tego filmu, bo po prostu jestem za głupi, jeżeli chodzi o filmoznawstwo. Natomiast później obejrzałem sobie recenzję Tomka Raczka i po prostu on zawsze miażdży tym wszystkim, o czym opowiada, i właśnie on opowiadał o tych puzelkach, które się uzupełniają, kiedy przeczyta się to, czy przejrzy się to, co, do czego autor nawiązuje, więc tak, tutaj trochę tych nawiązań było. A powiedz mi, co cię skłoniło do napisania takiej książeczki o gotówce? Myślę, że było kilka rzeczy ważnych. Może ja zobaczyłem problem, tak? Tak mi się wydaje. I wtedy obudziła się we mnie taka chęć walki o tą naszą wolność, bo widzę, do czego mogłaby doprowadzić likwidacja gotówki. I często w jakichś filmach inwestycyjnych, w tym takim tym świecie, powiedzmy, inwestycyjno-rozwojowym, padały takie pytania, że widzimy, że coś się dzieje, ale co zrobić, żeby temu zapobiec? Zobaczyłem, że nie ma na rynku takiej książki, która by pokazywała to, że jest, jakby idziemy w tą stronę likwidacji gotówki. Skończyłem pisać chyba pod koniec roku 2022 i w połowie 2023 roku pojawiła się gotówka to wolność Rafała Ganowskiego. Ja mówię, też ktoś o tym pomyślał i super, bardzo dobrze, bo ona też była dla mnie później wartością taką merytoryczną, że sprawdziłem, czy jakby coś mogę dodać, czy nie. Był tam zawarty cytat: kto milczy, gdy mógł mówić, wyraża zgodę. Ja on jakby idealnie odzwierciedla to, co ja wtedy czułem, że wiedziałem, że mogę coś napisać, znałem jakby te kruczki niektóre i już po doświadczeniu z Pracowitkiem wiedziałem, że jestem w stanie przedstawić tą historię w jakiś bajkowy, prosty sposób. No i tak jakby zaczęła się ta historia i po prostu ruszyłem z pisaniem bajki. I wyszło, myślę, że bardzo dobrze. I wyszło bardzo dobrze, tak, ja to potwierdzam. Jako jeden z pierwszych czytelników zawsze się cieszę, że mam taką możliwość, żeby jako pierwszy przeczytać daną książkę. I tutaj naprawdę ta fabuła jest bardzo dobrze poprowadzona. Grzegorz, czy w Mrówce Gotówce była taka główna myśl jak w Pracowitku? Tak, była. I właśnie w Pracowitku, jeżeli mógłbym dodać, bo w pierwszym wywiadzie mogłem to lepiej opowiedzieć. W Pracowitku taką główną motywacją było to, że jak byłem mały, to często słyszałem, że pierwszy milion trzeba wygrać, albo dostać, albo ukraść. I nigdy nie usłyszałem, że można zarobić. No i właśnie Mrowisku zawsze jest królowa i są robotnice, które pracują dla niej. I w tym naszym życiu ten milion zawsze był czymś takim jakby no nieosiągalnym praktycznie, albo no niemożliwym. I w tym Mrowisku też zostanie tym królem jest no niemożliwe. Ja właśnie jakby chciałem pod spodem jakby gdzieś tam pokazać to, że jednak ta rzecz niemożliwa może się wydarzyć. I właśnie dlatego później Pracowitek zostaje tym królem Mrowiska, bo jak wszyscy wiemy, można zarobić ten milion i nie jest to czymś niemożliwym i nieosiągalnym. Więc jeżeli ktoś ma takie jakby ograniczenia gdzieś,
to fajnie, gdyby jednak zrzucił to z siebie i wiedział, że jest to możliwe. To była jedna taka najważniejsza, ale druga też była ważna myśl dla mnie, że budowa tego drugiego mrowiska była dla mnie czymś takim, jak powiedzmy te pierwsze stare mrowisko jest, było tą kopalnią, w której pracuję, a ta budowa tego drugiego mrowiska była tym wszystkim, czym zajmuję się poza kopalnią, czyli wtedy zajmowałem się odzieżą używaną, wynajmowałem nieruchomości, inwestycje na giełdzie, spekulacja, no i wszystkie inne tak naprawdę dążenia były jakby tym drugim mrowiskiem, które jakby teraz mogę w nim żyć, tak jakby to ja już decyduję teraz, gdzie chcę być i czy mogę być tu i tu, ale jakby było to takim odnośnikiem trochę tego nowego mrowiska. A wracając do mrówki gotówki, że co było najważniejszą taką myślą przy pisaniu, to myślę, że właśnie była ta poszerzenie tej świadomości u ludzi, dzieci, u rodziców, którzy będą czytać tą książkę dzieciom, żeby jednak wiedzieli, co tak naprawdę jest, co reprezentuje gotówka w naszym życiu. Ale to tak wracając właśnie do tego motywu naczelnego mrówki gotówki, powiedz mi, dlaczego gotówka jest taka ważna? To cię skłoniło, żeby właśnie o gotówce pisać, nie? Bo to jest taka kwintesencja tego, co chcesz przemycić w tej książce. Gotówka tak naprawdę jest, przedstawia jakby wartości wolności, prywatności, własności. I w przypadku jej likwidacji, no tak naprawdę no, zrezygnujemy z tych wartości. I no, myślę, że to pokazuje, że ona jest naprawdę ważna w naszym życiu. Ale właśnie w jaki sposób gotówka jest powiązana z tą wolnością, nie? Moim zdaniem gotówka jest ważna, dlatego że odzwierciedla wiele wartości w naszym życiu, czyli wolność, własność, prywatność. Choćby konwój wolności w Kanadzie pokazał, jak ważna może być gotówka w przyszłości. Bo w przypadku jej likwidacji rządy są w stanie blokować naszą wolność słowa, wolność wyboru. No właśnie, czyli mamy tą gotówkę, która oczywiście też jest symboliczna, bo tutaj nawet nie chodzi tylko o tą gotówkę, którą mamy w papierkach, a o różne jej, przede wszystkim te ważniejsze rzeczy, czyli właśnie kruszce, czyli złoto, czyli srebro, o którym też w książce jest sporo, bo to nam da finalnie wolność wtedy, kiedy ktoś wydaje jakieś tam rozporządzenie, które ma nas, nie wiem, do czegoś wezwać chociażby i się temu będziemy chcieli sprzeciwić, no to nagle ta kasa, która jest elektroniczna, może zniknąć z naszego konta, no bo przecież ktoś ma... No dokładnie tak, dokładnie tak, że jakby właśnie chodzi o to, że wtedy nie ma tak naprawdę własności, bo środki w banku tak naprawdę są własnością banku, a nie naszą. Gotówka jest stricte własnością naszą. Jeżeli mamy ją w domu, czy gdziekolwiek schowaną, to jest własność nasza. A cyferki w banku są własnością banku. Tak, i od już no pewnie kilkunastu lat, jak nie dłużej, jest stosowanych wiele metod, które mają za zadanie eliminację gotówki. Wiele takich działań jest robionych. Jakbyś mógł wymienić kilka, no bo to też jest cenna wiedza dla osób, które tak nie siedzą w tym temacie, nie wiedzą po co właściwie... Czemu? No bo to jest wygodniejsze, nie? Po prostu, wiesz, posiadanie karty telefonu, z którego się płaci, czy teraz zegarki, wszystkie jakby urządzenia mogą mieć już funkcję płatności, więc nie musisz właściwie nic przy sobie nosić, jest to wygodne, nie? Więc, stoi za tym duża wartość, o której ty już wspominałeś, więc jakbyś mógł powiedzieć, jak tak na co dzień możemy dostrzec to, że ta gotówka jest eliminowana z naszego życia? No myślę, że to takie... powolne gotowanie żaby społeczeństwa. I objawia się to tym, że każdy z nas może zauważyć, że jest mniej bankomatów wokół nas, co sprawia, że ludzie muszą iść dalej do bankomatu, chcąc wybrać gotówkę. A wiadomo, że to wymaga więcej czasu, energii. I oni dobrze wiedzą, że w sensie rządzący wiedzą, w sensie ci, którzy chcą zlikwidować gotówkę, że człowiek jest wygodny i oczywiście rozumiem to, tylko że to właśnie doprowadza do tej sytuacji. Kolejną rzeczą są limity wypłat w tych bankomatach, co znowu sprowadza się do czasu, że trzeba stać dłużej, żeby wybrać konkretną kwotę, dajmy na to 5 tysięcy, to już kiedyś można było wybrać za jednym razem, dzisiaj nie wiem, jakie tam są dokładnie limity, ale powiedzmy, nie wiem, jest 1000 zł, więc trzeba by
z 5 razy zrobić tą samą czynność, żeby wciągnąć 5 tysięcy z bankomatu. I równie podobnie jest w banku, jeżeli chcemy większą kwotę wyciągnąć gotówki, też nie mamy jej dostępnej od ręki, tylko trzeba zazwyczaj poczekać kilka dni, aż ona będzie przygotowana dla nas. Bardzo ważnym jakby działaniem, które trzeba robić, to jest właśnie przeciwdziałanie temu wszystkiemu. Tylko to nie jest takie proste, bo wiesz, jak teraz żeby postawić się w tej sytuacji osoby, która jest zwykłym Kowalskim, no to co ja mogę zrobić, jeżeli mi, nie wiem, bank zabiera bankomat, który był obok mnie, czy nie wiem, blokuje limit, znaczy nakłada jakieś mniejsze limity wypłat, no to na co ja mam wpływ tak naprawdę w tej sytuacji? Nie, więc co my możemy robić tak, wiesz, na co dzień, jako zwykły Kowalski, żeby walczyć o tą gotówkę, tak? Żeby jakby nie doprowadzić do tego punktu, kiedy już będzie taka tragedia, że tej gotówki nie będzie w ogóle. No tak, pierwszy czynnik to chyba płacić, to na pewno, no po prostu płacić gotówką w sklepie, tyle, że tu się pojawia znowu problem tego czasu. I teraz osoba będąca w sklepie, ja to odbieram trochę z takiego inwestycyjnego punktu, czyli będąc w sklepie inwestuję czas, w sensie zarządzam tą inwestycją i teraz co chcę zrobić z tym czasem moim. Jeżeli chcę zainwestować w czas uzyskany, czyli chcę zapłacić szybko kartą elektronicznie, bo potrzebuję tego czasu, jest to oczywiste, że może być taka sytuacja i rozumiem to, po to to jest, jakby technologia też jest dla człowieka jak najbardziej. I jeżeli ja teraz zapłacę kartą i szybko pójdę do domu i zrobię coś ważnego, czyli nie wiem, muszę odebrać dziecko z przedszkola, albo zrobię coś ważnego, jakiś ważny projekt, albo muszę jechać do pracy, jakby to jest zrozumiałe. Tylko problem się pojawia wtedy, moim zdaniem, że wtedy, gdy ja idę i płacę tą kartą, a mógłbym zapłacić gotówką i wracam do domu i po prostu trwonię ten czas, czyli przychodzę do domu i oglądam jakieś głupoty w social mediach albo po prostu coś, co jest mało znaczące w stosunku do tego, co mógłbym stracić, gdybym zainwestował te 5 minut płacąc gotówką przy kasie. I dobre jest, myślę, że dobrze można to też tak odebrać, bo jeżeli już ktoś nawet traci ten czas na te social media, to nawet stojąc w tej kolejce w kasie, można siedzieć na tych social mediach zamiast na kanapie w domu, a przy okazji jakby wpływać na to, że i tak ma się tą wolność i własność, nie? I prywatność gdzieś. Tak. Także tak, ja jakby patrzę na to w ten sposób. Ja nawet zauważyłem, że niektóre sklepy, no jakby wprowadzają kasy samoobsługowe, które są znowu jakby bardzo szybkim sposobem na to, żeby oszczędzić czas, ale nie mają właśnie metody. Jeszcze bym dodał coś, bo coś też zauważyłem i zacząłem praktykować. Często było tak wcześniej, że pani przy kasie pytała płatność kartą czy gotówką, a teraz już bardzo rzadko ktokolwiek o to pyta w ogóle przy kasie. Pani ekspedientki rzadko już to robią. Jest jakby po prostu większość ludzi płaci kartą. I jeżeli pani pyta, czy karta, czy gotówka, no to mówię, że gotówka, bo gotówka to wolność. I usłyszałem to na kanale Grzesia Kusza i był tam też Rafał Ganowski, autor książki Gotówka to wolność. I jakby fajne wprowadzenie. Zacząłem to praktykować i naprawdę fajnie to działa w sklepie. No tak, no bo to jeszcze edukujesz, można powiedzieć, te osoby, które są obok ciebie. Więc tak, nawet takie sieje takie ziarenko, że chociaż może ktoś się zastanowi, nie? Na tą kwestię. Tak, ogólnie jeszcze z płatnościami za różne rzeczy jest tak, że zawsze ta płatność kartą wiąże się z pewną prowizją, więc jeżeli my w ogóle chcemy, nie wiem, wesprzeć jakiegoś przedsiębiorcę, chcemy coś u niego kupić i płacimy za pomocą karty, to też te tam, nie wiem, około 1% zawsze trzeba oddać na wielkich gigantów, którzy za tymi płatnościami stoją. Więc to też jest zawarte w mrówce gotówce. Tak, tak, tak. To wszystko też jest opisane oczywiście w mrówce gotówce i jest też opisane w mrówce gotówce wiele zagrożeń, które właśnie są związane z obecnym systemem finansowym, z którym mamy do czynienia. Ja ogólnie wiele jest takich książek dla dorosłych, które opowiadają ogólnie o tym, jak ten cały system bankowy powstawał. Jest taka książka Potwór z Jekyll Island, Wiem, o czym mówisz, ale nie czytałem tej książki, ale znam tą historię, ona była gdzieś zawarta też w innych książkach. Tak, ogólnie o systemie rezerwy federalnej, bardzo dobra książka. Jestem w trakcie jej czytania i rzeczywiście tam jakby jest jakby cała geneza tego, jak to wszystko powstawało. Bardzo polecam. Książka, której boi się Ameryka, tak jest reklamowana. I właśnie też opowiada o licznych zagrożeniach, które są właśnie związane z tym, że to wszystko idzie
w stronę bankowości coraz większej. Więc opowiadasz o tych zagrożeniach i opowiadasz też o kruszcach, jako o metodzie, która może nam pomóc zabezpieczyć się przed licznymi zagrożeniami. Więc jakbyś mógł też wyjaśnić, dlaczego te właśnie kruszce, złoto, srebro mogą nam w tym pomóc i dlaczego warto się w nie wyposażyć? Myślę, że warto mieć jakąś część portfela inwestycyjnego, czy nawet oszczędnościowego jednak w kruszcach, bo jest to aktywo antyinflacyjne w jakimś stopniu. Wiadomo, że jest jakaś inflacja, bo cały czas kopalnie wydobywają złoto i srebro, ale no nie jest to na takim poziomie, jak dodrukowuje się pieniądze, czy nawet już może nie dodrukowuje, a po prostu klikuje się zera. Po prostu jest to antyinflacyjne aktywo, które warto mieć jako zabezpieczenie, bo jako inwestycja może ciężko, no bo jednak nie płaci żadnych odsetek, ale jako zabezpieczenie kapitału i taki awaryjny kapitał, myślę, że w porządku. Nie? Jakąś część kapitału warto byłoby mieć. Tak, to w ogóle jest bardzo ciekawy mechanizm dla ludzi, którzy nie żyją w takiej, wiesz, bańce informacyjno-biznesowej i jakby inwestycyjnej. To jest jakby ważna informacja, że jakby pieniądze mogą być dodrukowywane, mogą być tworzone bez limitu tak naprawdę, a złoto jednak jest surowcem, które jest ograniczone pod względem tego, ile się go finalnie wydobędzie, więc jakby jego wartość też zawsze będzie rosła względem tego, co może powstawać w nieskończoność. Taki bardzo banalny... No zagrożeniem są jakieś, wiadomo, z kosmosu, tak? Ściąganie w sensie, no ale to są raczej przyszłość, tak? Przyszłość pokaże, czy to rzeczywiście jest jakieś zagrożenie dla metali szlachetnych. Dobra, to jeszcze jedno pytanie chciałem ci zadać, bo jest to książka również dla dzieci, bo ja mówię również, bo dla mnie jakby wiesz, ja przeczytałem tą książkę, mam 20 kilka lat i ja z niej wyniosłem bardzo dużo, więc domyślam się, że tak naprawdę i osoba, która jest wiesz, w wieku bardzo dorosłym, wyciągnie z niej bardzo wiele dla siebie. Natomiast jest to również książka dla dzieci. Ty już też, można powiedzieć, jesteś bardziej doświadczonym pisarzem, bo kilka miesięcy temu przyszło na świat twoje pierwsze dziecko, tak? Bo to jest pierwsze. Tak, córeczka. Tak, więc jakbyś mógł też, tak wiesz, doradzić, bo pomimo tego, że ty będziesz jeszcze tego pewnie doświadczać na przestrzeni, wiesz, kilku następnych lat, które cię czeka w tej roli. Natomiast jakbyś mógł zdradzić takie twoje pomysły na to, jak nauczyć dziecko poznania wartości pieniądza. To znaczy, wiesz, kiedy sobie myślę o tym, że teraz są specjalne karty, które mają dzieci i po prostu, wiesz, one płacą tymi kartami, które rodzice im stworzyli, i kompletnie nie wiedząc, że coś tracą, no bo wiesz, zyskują na przykład, nie wiem, jakąś tam słodycz, którą sobie kupują, przykładają plastikowy kartonik i tak naprawdę dalej ten plastikowy kartonik mają, tak naprawdę nic nie stracili, co dla mnie jest przerażające. Jakbyś mógł zdradzić takie twoje pomysły na to, co możemy robić? No chyba najważniejsze będzie uświadamianie dzieci, że pieniądze nie biorą się z bankomatu, tylko z pracy zazwyczaj, jakieś po prostu danie wartości drugiej osobie. Myślę, że jakieś takie może, takie nie wiem jak z kieszonkowym, nie? Ale myślę, że wartościowe jest takie wynagradzanie dzieci za jakieś takie proste czynności w domu. Wtedy dziecko jest w stanie może zrozumieć, że jak da jakąś wartość, to jest w stanie zarobić i później sobie kupić jakiś cel, odłożyć sobie tą gotówkę do skarbonki i wydać ją na jakieś wymarzone właśnie albo zabawkę, albo cokolwiek, nie? Czyli można zatrudnić swoje dziecko do mniejszych prac domowych. No jakby tak, jakby delikatnie, nie? Oczywiście nie... Nie mam bez umowy, tak, oczywiście, bez etatu. Że jakby, żeby też trochę chyba, bo takie dawanie takiego po prostu dawanie dziecku kieszonkowego, tak z niczego, ja nie wiem, że nie dawać, no chociaż nie wiem, no jakby ciężko mi, ale wydaje mi się, że to troszeczkę budzi w dziecku taką, że coś mi się należy pomimo wszystko, nie? Nie wiem, czy tak jest, no może to raczej może dla psychologa pytanie, ale tak, takie mam wrażenie, że to chyba nie do końca może dawać dobry skutek, że może lepsze by było nawet jakaś bzdurka do zrobienia, ale żeby to dziecko wiedziało, że coś tam musi zrobić, nie? Tak, żeby wiedziało, że te pieniądze nie biorą się znikąd. Słuchaj Grzegorz, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Raz jeszcze bardzo chcę podkreślić, że naprawdę ja jestem bardzo zadowolony z tej książki Mrówka Gotówka. Uważam, że to jest jedna z lepszych historii, które ja poznałem, jeżeli chodzi o książki dla dzieci. Jest bardzo dobrze opowiedziana.
jest tam bardzo duża wartość, więc ja całym sercem będę wszystkim ją polecać. Więc cieszę się i ci dziękuję za to, że wiesz, że ją napisałeś, bo naprawdę fajnie było wydać taką. Ja dziękuję, że zechcieliście wydać. Książkę. No właśnie, no ale wiesz, ja od samego początku, kiedy pierwszy raz to tak, wiesz, bardzo naciskałem na tą książkę, więc cieszę się, że finalnie się udało to wspólnie wydać. No i raz jeszcze bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będzie inspirująca dla wielu osób i że ta wartość gotówki, która jest i że ta wolność, do której każdy z nas powinien dążyć, jednak będzie broniona przez te rzeczy, o których też wspominałeś podczas naszej rozmowy. Dziękuję za wywiad i jeszcze raz wszystkich gorąco pozdrawiam. No i dziękujemy oczywiście, że dotrwałeś do końca. Odsyłamy raz jeszcze na stronę ekspert.pl, gdzie możesz kupić mrówkę, gotówkę. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku już za 2 tygodnie. Do zobaczenia, cześć.